Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek Poradnika Gracza. Dzisiaj pomogę Wam w wyborze kierownicy do komputera. Jeśli jesteście fanami gier wyścigowych, to moim zdaniem nie ma nic lepszego niż kierownica do gier. Granie przy pomocy klawiatury nie sprawia dużo przyjemności, nie jest także zbyt precyzyjne. Troszeczkę lepiej gra się porządnym gamepadem, chociaż uczucie jeszcze jest dalekie od trzymania w rękach prawdziwego kółka. Wtedy właśnie możemy maksymalnie wczuć się w grę, a w przypadku bardziej zaawansowanych kierownic wręcz poczuć każdy ruch naszego bolidu w grze. Jeśli chodzi o ceny takich kierownic, to kierownicę możemy kupić już za jakieś 60-70 zł, z tym, że są to produkty, które polecam tylko graczom, którzy w wyścigówki grają raczej sporadycznie, ponieważ te sprzęty pozostawiają wiele do życzenia pod względem jakości wykonania i funkcjonalności. Całkiem dobre kierownice znajdziemy już w przedziale cenowym od 150 do 250 zł, a powyżej tej kwoty mamy już naprawdę zaawansowane modele, będące w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających graczy. Tak więc teraz przedstawię Wam kilka kierownic z różnych półek cenowych. Każda z nich będzie dokładnie opisana. Zapraszam Was do oglądania. Tracer Sierra. Niedroga kierownica do PC, podłączana przez USB. Koszt zakupu około 70 zł. Jest to model bardzo podstawowy i moim zdaniem, pod względem funkcjonalności i jakości wykonania, zadowoli jedynie najmniej wybrednych użytkowników. W kierownicy zastosowano technologię Force Feedback, dzięki czemu wrażenia z gry uatrakcyjniają także wibracje. Kierownica posiada 10 przycisków i 8-kierunkowy D-pad. W zestawie znajdziemy także pedały gazu i hamulca. Kąt obrotu kierownicy wynosi 180 stopni. Model bardzo podstawowy, przeznaczony dla użytkowników grających w gry samochodowe sporadycznie. Tracer Zonda. Zonda to całkiem konkretna kierownica. Kosztuje około 150 zł. Zdecydowanie lepiej wykonana i funkcjonalniejsza niż budżetowy model Tracer Sierra. Zonda posiada silniczki wibracyjne, przełącznik trybu analogowego i cyfrowego, 4-kierunkowy D-pad i 12 przycisków. Jest kompatybilna nie tylko z PC, podłączymy ją także do PlayStation 2 oraz 3. Dodatkowe atuty to pedały gazu i hamulca dobrej jakości oraz zespolona skrzynia biegów. Biegi możemy zmieniać także łopatkami przy kierownicy. Kierownicę możemy obracać aż o 270 stopni. Możemy ją także przykręcić do stołu. Speedlink Drift OZ Racing Wheel. Kierownica Speedlinka to przykład niemieckiej solidności w rozsądnej cenie. Koszt zakupu wynosi około 160 zł. Co prawda nie wyróżnia się niczym szczególnym, lecz jest nieźle wykonana. Podobnie jak pozostałe modele, posiada silniczki wibracyjne. Jednak w tym modelu możemy wyregulować czułość i siłę wibracji. Posiada przełączniki trybu analogowego i cyfrowego, kompatybilna jest z komputerem PC. Na wyposażeniu są 4 przyciski kierunkowe i 12 przycisków do gier. Przełącznik X-Input Direct Input zapewni kompatybilność z większością gier na PC. Skręt kierownicy wynosi 180 stopni. W komplecie pedał gazu i hamulca z podkładką antypoślizgową. Hama Thunder V18. Firma Hama również ma w ofercie kilka przyzwoitych kierownic. Tą kupimy za około 180 zł. Model Thunder V18 posiada 12 przycisków akcji, jednak nie ma w nim przycisków kierunkowych. Mamy za to silniczki wibracyjne, możliwość skrętu kierownicy o 180 stopni, a także analogowy pedał gazu i hamulca z antypoślizgową podstawką. Kierownica posiada przełącznik trybu analogowego i cyfrowego. Kompatybilna jest z PC. Thrustmaster Ferrari Red Legend. Solidna kierownica wyprodukowana na licencji Ferrari. Za ten model zapłacimy około 250 zł. Kompatybilna jest z komputerem PC i PlayStation 3. W zestawie mamy zaawansowane pedały gazu i hamulca. Przy okazji są duże i wygodne. Pedał hamulca jest regulowany i wytwarza opór w czasie hamowania. Sprzęt tej klasy zadowoli już większość amatorów wyścigów na PC. Kierownica jest solidnie wykonana i reaguje precyzyjnie na nasze ruchy. Thrustmaster Ferrari 458 Italia. Koszt zakupu tej kierownicy to ponad 350 zł. Kolejna świetna kierownica na licencji Ferrari.
Stworzono ją głównie z myślą o posiadaczach konsoli Xbox 360, jednak kompatybilna jest także z PC. Kierownica jest oficjalną repliką kierownicy Ferrari 458 z gry Forza Motorsport 4. Posiada dużą gumowaną kierownicę o średnicy aż 28 cm. Kierownicę obrócić możemy o 270 stopni. D-pad posiada kształt przycisku Engine Start, dostępny jest także 8 przycisków do gier. Na kierownicy umieszczono także sekwencyjną skrzynię biegów. Pedały gazu i hamulca są bardzo czułe, zapewniając doskonałą reakcję. Logitech Driving Force GT. Koszt zakupu w tym przypadku wynosi 450 zł. Jest to sprzęt zaawansowany i solidnie wykonany. Ten model licencjonowany jest dla gry Gran Turismo. Większość kierownic posiada kąt obrotu do 270 stopni. Logitech Driving Force GT obraca się aż o 900 stopni. Kierownica jest duża i ma aż 28 cm średnicy. Kierownica posiada system siłowego sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu bardzo precyzyjnie możemy odczuć zachowanie pojazdu na torze. 24-stopniowa regulacja ustawień w czasie rzeczywistym pozwoli dostosować kierownicę do naszych wymagań. Dźwignia zmiany biegów i pedały są niezwykle czułe i precyzyjne. Kierownica kompatybilna jest z PC oraz konsolami PlayStation 2 i 3. Logitech G27. Kierownica ta to jeden z najbardziej zaawansowanych modeli w historii gier komputerowych. Przy okazji jedna z najdroższych. Średni koszt zakupu to około 1000 zł. Posiada wszystkie cechy tańszego modelu Driving Force GT, chociażby siłowe sprzężenie zwrotne, pozwalające odczuć wszystko, co dzieje się z pojazdem. Poza tym oferuje o wiele więcej. Spiralne koła zębate użyte w skrzyni biegów zapewnią komfortową grę. Dostępne są także manetki do sekwencyjnej zmiany biegów. Kierownica posiada na kokpicie diody LED, obrazujące obroty silnika i zmianę biegów. Obrót kierownicy wynosi 900 stopni, jak przystało na produkt luksusowy, wykonana jest najwyższej jakości materiałów. Znajdziemy w niej aluminium i skórzane wykończenia. Jako jedyna z prezentowanych dziś kierownic posiada trzy pedały: gaz, hamulec i pedał sprzęgła. Nie trzeba dodawać, iż działają perfekcyjnie i są niezwykle czułe. Kierownica działa z PC, PlayStation 2 oraz 3. Thrustmaster T300 RS. Prawdopodobnie najbardziej zaawansowana i najdroższa kierownica na rynku. Koszt zakupu to aż 1800 zł, dlatego sprzęt tylko dla prawdziwych fanów wyścigówek, na dodatek dysponujących zasobnym portfelem. Kierownicę stworzono z myślą o posiadaczach PlayStation 4, kompatybilna jest także z PlayStation 3 i komputerami PC. Obrót kierownicy wynosi aż 1080 stopni. Posiada bardzo mocne sprzężenie zwrotne, które pozwala idealnie poczuć wszystko, co dzieje się z pojazdem na drodze. Średnica kierownicy to 28 cm. Posiada bardzo czułe pedały gazu i hamulca, a także przyciski w pełni współpracujące z PlayStation 4. Kierownicę możemy przykręcić do stołu, dzięki czemu jest bardzo stabilna. Ten model wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, lecz nie prezentuje się aż tak luksusowo jak flagowa kierownica Logitecha, gdzie użyto skóry i aluminium. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje propozycje. Oczywiście te kierownice to tylko część dobrego sprzętu, który znajdziecie w sklepach. Natomiast jeśli chodzi o wybór, radzę kierować się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim zadajcie sobie pytanie, jak często gracie w takie gry, czy potrzebujecie kierownicy zapewniającej podstawowe czy zaawansowane efekty, no i oczywiście ile chcecie wydać. Kierując się tymi trzema krokami, wybierzecie kierownicę idealną dla siebie. Możecie skorzystać z moich podpowiedzi zawartych w tym poradniku lub po prostu pójść do sklepu i wybrać coś w rozsądnej cenie dla siebie. No i w dzisiejszym odcinku to by było już wszystko. Niedługo kolejne części poradnika gracza. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego poradnika i pozdrawiam Was. Cześć!